Siemka, siemka, ja jestem Michał, to są tłumaczenia i transformacje, kanał II English, robimy sobie zadania z poziomu trzeciego, zestaw trzeci, przypomnę Ci za chwilę testowane struktury, po raz ostatni to będą takie łatwe rzeczy, za chwilę wejdziemy na poziom czwarty, gdy tylko skończymy sobie zestaw trzeci, będziemy mieli dużo więcej wyzwań, dlatego uważam, że jest to ostatni moment na to, by zdecydować się, czy nie musisz przypadkiem ugruntować sobie swojej wiedzy na którymś z niższych poziomów, ponieważ to, co przed nami, to, co w przyszłym odcinku, naprawdę będzie wyzwaniem. Pozwól mi, że tylko powiem Ci jeszcze raz króciutko, co jest w tym odcinku, więc jest will, jest going to, rozróżnienie na to, co przemyślałeś i masz już zaplanowane, to jest going to, kontra to, co jest nagłe, natychmiastowe, pewne i nieuniknione, will. Tak? Wiesz, że tryb warunkowy to są zdania takie hipotetyczne, w które zajdą pod warunkiem, że coś się jeszcze tam wydarzy. Więc jeśli chcesz dać komuś pewność, że coś się stanie, pod warunkiem, że coś się wydarzy, czyli chcesz coś komuś zagwarantować, to użyjesz pierwszego trybu warunkowego i zastosujesz will. I will give you this cake, dam Ci to ciastko, jeśli posprzątasz swój pokój. I will give you this cake if you clean the room. Tak? A jeśli chcesz kogoś tylko zachęcić, jakąś wizję, coś nieprawdopodobnego rozciągnąć przed nim. I would give you this cake, dałabym Ci to ciastko, if you cleaned your room, gdybyś posprzątał swój pokój. Tak? Czyli generalnie jest to ta sama sytuacja, jest to ten sam tryb warunkowy, tylko z taką przekładką, że raz jest will i czas teraźniejszy, czyli will i are, a tutaj jest would i was, albo would i had. Tak jak tutaj jest will i have. I will have a fantastic day if I have a pizza. Będę miał fajny dzień, jeśli zjem pizzę. I will have a fantastic day if I eat a pizza. No i miałbym. I would have a fantastic day if I had a pizza. Gdybym sobie zjadł pizzę, tak? Wszystkie zaimki dzierżawcze, zależne, relacyjne, osobowe też, ale to osobowe już mamy dawno za sobą. Znasz, więc takie zdanie przydawkowe, w którym po which jest od razu czasownik, a nie osoba, czyli I have an uncle who, he is very important, nie? Nie w ten sposób, I have an uncle who has a lot of money, na przykład, tak? Ktoś ma bogatego wujka z Ameryki. No ja niestety nie mam. Strona bierna, czyli taka sytuacja, gdy nie jest ważny wykonawca czynności, tylko przedmiot, do którego ta czynność jest zastosowana, czyli światło jest gaszone, the light is switched off, tak? No i ja jestem rodzony, I am born, jestem rodzony, to powiedziałoby dziecko, które jest rodzone, a nie może mówić, bo jest niemowlęciem jeszcze. Nie ma sensu, no ale w czasie teraźniejszym. Is born, jakiś lekarz ogląda i mówi, o, a baby is born, tak? Jest rodzone, a ja o sobie mówię, że I was born, ja urodziłem się, I was born in Traugutta Street, tak? Ja urodziłem się w szpitalu na ulicy Traugutta. So I was born in Traugutta Street. Mieliśmy taki przykład. In the street, właśnie na ulicy, tak? No, nie urodziłem się na ulicy, tylko w szpitalu, ale oni tak mówią in the street, tak? Więc pytania z feel like albo inne struktury, które po prostu funkcjonują w języku angielskim i musisz je przyjąć w całości, nauczyć się ich w całości rozumieć i pojmować je jako rzeczy niezmienne, na które mimo, że chcesz przetłumaczyć, to Ci się nie uda, albo próbujesz przetłumaczyć i wyjdą Ci jakieś banialuki. Tak też może być, ponieważ Gdy skończymy sobie tłumaczenia i transformację i zaczniemy sobie jakiś inny show, to ja bym bardzo już chciał wyegzekwować od Ciebie produkowanie tych najprostszych myśli już w języku angielskim, żebyś mi mogła w takie luki, które są tutaj powstałe, włożyć właściwie już swoje wyprodukowane w języku angielskim myśli. Ja wiem, że jest to sytuacja idealno-typowa, do której zmierzamy i to jest być może na końcu naszej drogi do kuloodpornego angielskiego, a może w połowie. Wszystko zależy od tego, jak dobrze ugruntujesz sobie poprzednie poziomy. My jesteśmy już daleko. Jak chcesz mieć super solidną podstawę, zaczynasz albo kurs angielski w 100 słów dla naprawdę zero umiejących, albo dla tych, którzy chcą mieć tak twardą podstawę, że nic nie będzie jej w stanie skruszyć, albo robisz sobie po kursie angielski w 100 słów, albo równocześnie, albo bez tego kursu, jeśli znasz już wszystkie 100 słów. Ja podejrzewam, że większość z Was, większość z osób, które oglądają kanał Jak Nauczyć się Angielskiego, zna te pierwsze 100 słów, które są zawarte w tym kursie. Dlatego być może kolejne stopnie okazałyby się bardziej pomocne niż ten pierwszy. Ale ten pierwszy daje Ci bazę, na podstawie której stworzysz swój angielski. I potem będziesz w stanie razem ze mną zrobić zadania z poziomu 78. Zobaczmy, czy nadajemy teraz na tych samych falach, czy jesteśmy na tym samym poziomie, czy zestaw umiejętności, który mamy przygotowany dla nas w pamięci naszej podręcznej, będzie w stanie sprostać wyzwaniom dokumentu od Pearsona, który możesz sobie ściągnąć z linków pod opisem w tym filmie. Są te dokumenty dostępne w grupie na Facebooku, w której znajdziesz również inne bardzo fajne rzeczy. Nie przedłużam już, zróbmy 78. Przykład pierwszy. The party is on Saturday, but we buy any presents. A, to taka party, że nie trzeba kupować prezentów. No to chyba dla dzieci może. The party is on Saturday, but we... Any presents. Zamierzać. I jak wyrażamy zamiar w języku angielskim? No to musisz wiedzieć. Dostosowujesz do osoby, czyli albo ja, albo my, do czasu, albo teraz, albo wczoraj, albo jutro. The party is... Impreza jest. No to my nie teraz. No to we aren't. We aren't, ponieważ my nie zamierzamy, tak? Ponieważ zamiar wyrażamy przez going to, so we aren't going to, no i czasownik już mamy. We aren't going to buy any presents, tak? Nie zamierzamy kupić żadnych prezentów. No, bardzo prosty przykład. Wierzę, że jest tak samo u Ciebie jak u mnie. Tick. The party is on Saturday, but we aren't going to buy any presents. The party is on Saturday, but... Ale nie but we aren't going to buy any presents. Super. Przykład drugi. What will you tell George if he... Zadzwoni do ciebie. No tak. Zdanie warunkowe. Trochę pod górkę, bo jest to pytanie. Tryb warunkowy już z pewnością zdążyłeś rozgryźć. Skoro jest tutaj will, to wiemy, że to jest pierwszy tryb warunkowy, więc mamy will, to niby jest future simple, no i po drugiej stronie present simple, tak? Nie tak jak w polskim. Co zrobisz, kiedy George zadzwoni? Widzisz, zadzwoni tutaj. Wydawałoby się, że to jest czas przyszły. On w przyszłości zadzwoni, tak? Czyli byś powiedział, what will you do if he will call you, tak? If he will call you, no to widzisz błąd. To nie może być will call, ponieważ will już mieliśmy tutaj. Tutaj jest will. To nie może być dwa razy will. No to odcinamy. Każdy czasownik w języku angielskim ma jakiś operator. Czy ten też ma? No pewnie tak. Skoro to jest call i to jest czas teraźniejszy, no to operatorem do czasownika akcji w czasie teraźniejszym jest do. prawda? Owszem, do osoby trzeciej jest does. No ale jest to zdanie pytające, więc wydawałoby się, że trzeba zrobić to when, if, he does call you. Ale nie musimy tutaj tego robić. Musimy jedynie pamiętać, że to does wystąpi na tym czasowniku, skoro on ma być w czasie teraźniejszym. So, what will you tell George if he calls you? Co powiesz George'owi, gdy ten zadzwoni do ciebie? What will you tell if he calls you? He calls, he doesn't call. What will you do if I call you? Co zrobisz, gdy ja zadzwonię? What will you do if I call you? What will you do if George calls you? Tak, tak wygląda pierwszy warunek. Szybko ci powiem, jakby wyglądał drugi. What would you do if the George called you? Tak? So what would you do if the George called you? Co byś zrobił, gdyby George do ciebie zadzwonił? Tak? No a może what would you do if the George didn't call you? Tak? What would you do if the George didn't? Gdyby do ciebie nie zadzwonił, jakaś by się stała sytuacja zła. No a gdybyśmy tutaj mieli dane przez autora nie zadzwoni, a nie zadzwoni, tak? Gdybyśmy takie coś mieli, tak? Że nie zadzwoni, tak? Co zrobisz, gdy on nie zadzwoni? No, dam na dół, no to byłoby what will you tell Joe? Aha, co mu powiesz, gdy on nie zadzwoni? No to nie ma sensu. No ale załóżmy, no, że tutaj byłby inny czasownik, no to gdyby była negacja, chcę ci po prostu pokazać, że negacją do calls jest w języku angielskim co? Doesn't call, czyli tu by był doesn't call albo calls, tak? Gdyby tutaj było nie zadzwoni. No ale to zdanie by nie miało sensu, bo co mu powiesz, gdy on nie zadzwoni, to jest jakaś bzdura. Ale ja ci po prostu chciałem unaocznić to, że ten czasownik w czasie prostym i przypisany do trzeciej osoby, on będzie miał calls. I to jest powszechny błąd, bo osoby zapominają, że to ma być czas present. Present simple, przypisany do he, więc he does. And so he calls you. Okay, so what will you tell George if he calls you? Tick. Pięknie. Trzeci przykład. I'd like to przeprosić za my behavior yesterday. O, ładne zdanie. Chciałbym przeprosić za moje wczorajsze zachowanie, tak? No, ktoś powiedział coś głupiego, no i teraz musi przeprosić. I'd like to sorry. I'd like to sorry for... No to było po amerykańsku. To nie jest ładnie. Sorry, sorrow, to sorry. Ja nie mam pewności, czy to w ogóle jest czasownik. I am sorry. Jest mi przykro. To jest jak? To jest przysłówek. Sorry, to be sorry. To be sorry. Być jakim? Być przykro. A jeśli nam jest sorry, no to jeśli my chcemy kogoś przeprosić, to musimy give an apology. Apology. Przeprosiny. So we have to apologize. Apologize. I'd like to apologize. No, przeprosić. I'd like to apologize. For what? I'd like to apologize for my behavior. Chciałbym przeprosić za swoje zachowanie. I'd like to apologize for my behavior. Tak? Słówko, którego się możemy nauczyć i zapamiętać. My apology, moje przeprosiny. I apologize for, przepraszam za swoje zachowanie. No, taka struktura, którą trzeba łyknąć w całości. I'd like to apologize for my behavior yesterday. Tick. Chciałbym przeprosić za wczorajsze zachowanie. I would like, ja bym chciał. I would like to. To nie jest zdanie warunkowe, mimo że tam występuje would. Znakiem warunkowości w zdaniu jest ten if, czasem when. Albo coś, co da nam znać, że są dwa oddzielne wyrażenia gramatyczne w zdaniu. I'd like to apologize for my behavior. Faktycznie, I'd like, ja bym chciał, no ale głównym czasownikiem w zdaniu jest przeprosić. Apologize, to apologize for my behavior. Tick, pięknie. 4. The best song in the competition została napisana by John. Najlepsza piosenka w tej konkurencji została napisana przez Johna. Bardzo prosta, strona bierna. Można to zrobić na parę sposobów. Autor z pewnością będzie oczekiwał od Ciebie tej najprostszej formy. Was written, tak, została napisana przez Johna. Oczywiście tak może być. Peryferyjnie można dać w czasie present perfect, tak? The best song in this competition has been written. Ale myślę, że to tutaj się nie pojawia, bo present perfect, czasy takie ciągłe, continuousy w perfekcie, to jest historia na kolejny etap, tak? Ja muszę tutaj podjechać do góry, żeby wszystko było widoczne. So, the best song in this competition was written, has been written. Ważne, że ten imię słów czasu przeszłego została napisana, was written by John. Pięknie. Mogę sobie zakończyć ten przykład. The best song in this competition was written by John. Has been written by John. Tick. No i pięknie. I ostatni przykład, 5. Spójrzmy sobie. The woman, która czeka, in the car is my aunt. O, mieliśmy taki przykład, w którym była kobieta, ona chyba się nazywała Goodman, parę przykładów wcześniej, no i ta kobieta, chodziło o ustalenie imienia tej kobiety, czyli jak ona ma na imię, czyli chodziło o imię kobiety, a nie o samą kobietę. A tutaj jest the woman, która czeka, in my car is my aunt. Więc skoro jest to kobieta, to nie możemy powiedzieć the woman that is waiting in my car. Byśmy potraktowali ją jak przedmiot. The woman which is waiting in the car. No to gdybyśmy mieli jeszcze więcej jak jedno i tak traktowali je przedmiotowo, jako przedmiot. Nie. Kobieta, która, mimo że my dajemy bezosobowy zaimek zależny, relacyjny, to oni dadą przez osobowy. The woman who is waiting. The woman who is waiting in the car is my aunt. Tak? Kobieta, która czeka w samochodzie, jest moją ciocią, więc to wylatuje i to wylatuje who, ponieważ odnosimy się do kobiety, do osoby, więc to jest to, co musimy zrobić i to, czego autor od nas oczekuje jako jedyne, ponieważ odnosimy się do osoby, więc jest to woman who, person who, a friend who. Więc the woman who is waiting in the car is my aunt. Tick. Pięknie. No i gratulacje. Skończyliśmy sobie wszystkie zdania przydawkowe, zależne, bierne, warunkowe. No i możemy pozdrowić się na koniec. Powiem Ci tylko, że bardzo dobrze wpływa na nasz kanał i na Twój angielski zasubskrybowanie i polajkowanie każdego filmu, który zostaje wyprodukowany tutaj. A jeśli dasz dzwoneczek, no to będziesz go miała w pierwszej kolejności, do czego Cię gorąco zachęcam. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne tłumaczenia i transformacje. Trzymaj się, cześć!